Dzień dobry, witam Was kochani i zapraszam na nowy przepis. Musimy się spieszyć, bo przepisów jest dużo, a nie ma kiedy ich zrobić, więc zaczynamy dzisiaj troszeczkę świątecznie. Mam dla Was fajny, szybki przepis na babkę pomarańczową z całymi pomarańczami. Jest bardzo puszysta, jest mokra i można ją jeść przez całe święta, bo tak naprawdę to 3 dni jest świeża. Także zapraszam Was serdecznie. I przystępujemy od razu do przepisu. Rozbijamy jajka. Pięć jajek. Jeszcze jedno nam zostało. Wsypujemy cukier i od razu zaczynamy miksować. Dodajemy cukier waniliowy. W międzyczasie włączamy piekarnik na 180 stopni i miksujemy jeszcze chwileczkę te jajeczka. Dodajemy olej. Olej roślinny. W moim przypadku jest to słonecznikowy. I od razu dodajemy trochę mleka. Jest to mleko w moim przypadku też roślinne. Możecie dać krowie, jakie kto używa, kto lubi. I miksujemy. Odstawiliśmy teraz na moment jajka z cukrem i całą resztą. Teraz mamy mikser, taki z nożykiem i będziemy tutaj rozdrabniać pomarańcze. Pomarańcze oczywiście sparzone dobrze. Wykroimy to. Mi się to nie podoba. I kroimy na kawałeczki malutkie, żeby je po prostu rozdrobnić w mikserze. Ja Wam pokazuję w małym mikserze, że każdy to może właściwie zrobić w domu, bo myślę, że większość takie malutki ma. Duże miksery nie wszyscy mają, więc Wam pokażę, że w takim małym też można sobie zrobić wszystko. I miksujemy. Najpierw jedną pomarańczę, później drugą. Aha, tylko że nie podłączyłam. O, trzeba zmianę zrobić. I powstał nam taki mus, który od razu przekładamy. Przekładamy drugą pomarańczę zmiksowaną. Mieszamy łyżką i tutaj teraz będziemy dodawać mąkę i proszek do pieczenia. Przesiewamy mąkę. Zawsze jest bezpiecznie ją przesiać. I zamiksujemy troszeczkę delikatnie. Delikatnie, bo wszystko nam się rozkruszy po całej kuchni. Delikatnie. Dodałam następną porcję mąki i proszek wsypuję i go też przesiewam. Pomagamy sobie tutaj
od góry, czy łyżeczką, czy paluszkiem czystym. I mamy wszystko. Delikatnie sobie to zamieszamy. Najpierw manualnie i teraz delikatnie. Mam tutaj przygotowaną teraz już wysmarowaną i posypaną bułką tartą blaszkę na babkę i teraz tutaj będziemy wylewać to. Wszędzie naokoło, żeby było w miarę równo. Wylany. Wszystko w środku jest. Jeszcze tak zrobimy, żeby wyrównać. I wkładamy do piekarnika na 180 stopni. Widzimy się potem. Ciasto wyjęte z piekarnika teraz musi ostygnąć. I pokażę Wam za moment. Teraz ściągniemy blaszkę, foremkę i bardzo ładnie schodzi. O, woła nas nasze najmniejsze dziecko. Moment. Cześć, nie, Leo. Kto się obudził? Nie wolno, pokaż się. Kto tutaj ma prawie 3 miesiące? Kto? Nie wolno. No. Daj, mama umyje teraz ręce i dalej zrobimy. Ciasto przewrócone na talerzu, przygotowane, świąteczne. Teraz posypiemy cukrem, pudrem i to wystarczy. Robimy teraz śnieżek. Pięknie, a zapach jak się piecze, słuchajcie, niesamowity, same pomarańcze. Jest przepyszne, bo ja już je nie pierwszy raz robię, także mogę Wam polecić. Przekroimy kawałek. Kroimy. Jest mięciutkie. Jest jeszcze ciepłe troszkę, także, ale widzicie, że jest mięciutkie. Takim świątecznym akcentem już Was w tym momencie żegnamy. Jest to jedno z ciast, które będziemy robić i mam nadzieję, że przed świętami jeszcze Wam coś wrzucę, że nam się uda. Życzę Wam smacznego, jest naprawdę pycha i jak zrobicie je sobie na święta, to przez całe święta będzie świeżutkie. Smacznego i do zobaczenia. Paluszek w górę, jak Wam się podobał przepis. I do zobaczenia. Pa!